Cześć wszystkim, witam was w drugim odcinku z Tomb Raidera 2. W ostatnim odcinku ukończyliśmy poziom Wielki Mur i naszym kolejnym celem będzie właściwie zwiedzenie Wenecji. Ponieważ dowiedzieliśmy się właśnie od tego chłopa pod koniec ostatniego poziomu, że pewna zła organizacja chce położyć swoje łapska na artefakcie przy jakimś tam. No i generalnie to jedyne co wiemy, to że trochę się tam kryją w Wenecji. I dlatego Lara Croft właśnie do niej przybyła. A Wenecja to wiadomo, łódki, Włochy, generalnie kanały jakieś z wodą wysoką. Także klimat będzie niezły. Zwłaszcza, że w tym poziomie, oj, jest dużo nieprzyjemnych wrogów, którzy za chwilę mnie zarąbią. On ma w ogóle ten kij baseballowy i był całkiem twardy. No, że też musiałem stracić już połowę zdrowia na samym starcie. No, Wenecja może być taka trochę jumpscrowa, ale no jeszcze kolejny gość. Z której strony? Tam z... O kurczę, ja się skitrał. Oj, Lara, a możesz tam trafić? Oj, może ja jednak sobie trochę ucieknę? Blisko było do ciebie pokonania, ale ty jesteś tam tak schowany, że Lara jakoś nie może do ciebie trafić. Dziwna sprawa. A jak będę skakał? Do góry? O, Lara ogarnia. I za chwilę będę musiał się bardzo uleczyć. Bo już mam bardzo mało zdrowia. O. Ale on ma całkiem mało zdrowia. Wracając, w Wenecji... Wenecja jest uznawana generalnie za społeczność graczy Tomb Raidera za najlepszy poziom z najlepszą muzyką. Osobiście grając pierwszy raz w Tomb Raidera nie za bardzo zauważyłem tego. Jakby grając pierwszy raz w Tomb Raidera tak nie za bardzo zwracałem uwagę chyba na akurat muzyką. Może wraz z tym filmem to się zmieni. Ja tu mam fajny guzik. Ja bym chciał go nacisnąć. Ale jeżeli... Nie wiem. Nie będzie to zbyt głośno, to wtedy nie będę ogarniał chyba. Wygląda na to, że chyba i tak będę musiał się tam wspiąć po tej drabince. O, no i właśnie. Jest i ta muzyka. Której mi tak trochę brakowało właśnie, bo nie byłem już pewien, czy w ogóle będzie, czy nie. A tam mamy dziurę pod tym. Pod tym przejściem. Nie wiem, czy akurat chcę tam tak na razie iść. Może lepiej na razie się skorzystamy tutaj z tego przejścia, które sobie odblokowaliśmy. A zaraz się okaże, że tam nas, nie wiem, postrzelają od góry. A fajnie by było może znaleźć jakąś jeszcze apteczkę i się uleczyć chociaż trochę. Muzyk. Jeszcze więcej tych przykładni. A tutaj jest okno. I przez okno nie widzimy prawie nic. Ostatnio był problem z tym, że granitem zacinała trochę. I generalnie, jeżeli dobrze zrozumiałem jego istotę, to generalnie już w tym filmie nie powinno być z tym problemów, ponieważ nie będę gry w ogóle alt-tabował, żeby pauzować. No i tak to będę mutował i tak. Ale jeżeli by się zdarzył jednak ten błąd, ten problem, to ja już jestem na niego sprytnie przygotowany. Co my tu mamy? Jakiś pokoik, nic ciekawego. Chociaż, czekaj. Tam wygląda jakby jakieś drzwi były, ale... No chyba się na razie do nich nie zbyt dostaniemy. A tym moim sposobem na to, jakby się coś zrąbało, jest przycisk F8. Cyk, 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 cyk. Generalnie na tej grafice będę grał. Nie wiem, czy ona jest jakoś lepsza, czy gorsza. Tam, nie ma zdania. W ogóle jakiś skybox. No to nawet nie jest box, tylko kółko, jakiś owal. Murki i nagle niebo. Dobra, to akurat zrąbali w tej Wenecji, trochę trzeba przyznać. Ja to chyba mógłbym się wspiąć w sumie na te baldachimy. Ale dobra, bo ja miałem taki pomysł, że można by przejść przez to okno. No właśnie. Tak sprytnie to można było zrobić też. I niedługo w sumie powinienem się uleczyć, właściwie to powinienem to zrobić jak najszybciej. Ale spoko. I tam jest chłop. Jest tylko on. Nikogo więcej? Hops. Bardzo dobrze, bo chyba będziemy mogli teraz zgarnąć od niego jego broń przypadkiem, czy coś? Czy coś w tym stylu? Nie. No dobra, to nie była broń, tylko klucz. No, gdyby był klucz w Skyrimie, to by pewnie zadał dużo obrażeń, ale nie w tej grze akurat. Bolt Hose Key, czyli po prostu klucz do domu łódek. A jak się nazywa dom łódek po polsku? No. Miejsce, w którym składują łodzie? Port? Po prostu port? Coś w tym stylu? Garaż dla portów. Nie, co? Garaż dla łódź. Łódek.
Powinienem częściej zapisywać, bo jakbym trafił w tą ścianę niechcący, to bym ładnie spadł. Ale dobra. Generalnie miałem troszeczkę przemyśleń co do tego, w jakiej formie chciałem i powinienem prezentować tą grę. O, ho, ho, lololol. No cóż, i tak chciałem to w sumie wejść. I jak się okazuje, tutaj mamy łódkę, przycisk i oraz klucz. Dobrze. A jeszcze tu mała próba. O, nie ma szans. Najpierw pozwolę sobie nacisnąć ten guzik. Zobaczymy, co on zrobi. Okej. I nie było mnie tam, bo nie były drzwi rozwalone. Czy raczej szyby. A klucz też sobie skorzystamy. Wracając, myślałem na tą formę właśnie i tak pomyślałem, że z jednej strony chciałem gadać o tych rzeczach różnych związanych ze świętami, a z drugiej strony ja te filmy będę pewnie wysyłał wiele dni po tym. I to jest trochę lipa, bo to powoduje, że to będzie trochę przedawnione. Przynajmniej mogłoby, ale tak, o, tam jest nieprzyjemna osoba, która mnie zabije. No, i gdzie ten chłop się kurde kryje? Nie mam bladego pojęcia, ale może lepiej skorzystam z tego Ledger Tipaka. Czy mi się wydaje... Ostatni! no dobrze. No dobrze, okej. Okay. Ostatni Ledger Tipak. Niedobrze. I teraz ja bym chciał jak najszybciej wejść na ląd, bo inaczej nie skorzystam z tej broni i nie pokonam tego chłopa. Który tu chyba się powinien zaraz pojawić. Gdzie ty jesteś? Gdzie jest pan? O, dzień dobry. Jezu, on ma jakiś ten tłumik. O, ale miał mało zdrowia. Kurczę, ten jeden brytol z tym baseballem to miał tyle zdrowia, a reszta takie pipki. I pomyślałem, że kurna i tak będę gadał o tych świętach, bo cholera, bo tak mi się podoba i tyle. Generalnie miałem ten odcinek już nagrać i wstawić 8. Troszkę się przedłużyło. Niestety nie spodziewałem się problemów ze strony prywatnej. No, bywa tak czasem. Aha, a my tą łodzią chyba nic nie zrobimy generalnie, mi się wydaje. No tak, bo to jest zamknięte. No cóż, ale w ogóle pojazd. Patrzcie. Idziemy pojazdem. Ojej, tam był jakiś pies nieprzyjemny. Dobra, Lara, wyjdź z tej łódki czy coś. O, ja tam muszę wejść na nowo, o. No i więc właśnie to miałoby się by na 8, no nie wyszło, ale nieważne. Ponieważ 8. O, pies się znalazł. Troszkę mnie pogryzł, ale trudno. W ogóle do tej pory nie znaliśmy ani jednego pick-upa. W sumie oprócz klucza. A już trochę tych przeciwników było. A tracę coraz więcej zdrowia, niedobrze. I w ogóle powinien się przecież się za sekretami rozglądać. Zaraz się okaże, że nie znajdę żadnych. Tutaj też mogę przejść, jakby chciał. O. O, a tych patrzcie szybą oszukane, bo nie można ich zniszczyć. A nie, bo to nie są szyby, to są kraty. Wszystko jasne. Nawet przez nich, przez nie może Lara przejść. A co zrobi to? Zakładam, że otworzy nam drogą łódką? Nie, coś jeszcze innego. Tam otworzyło, ale ja tam się nie mogłem dostać przecież. Ale zobaczcie, że z tego okna jest troszeczkę wyższy... Troszeczkę wyżej skok możemy wykonać. Zobaczmy, czy się uda, No, raczej powinno, dobra. No więc i właśnie, był ten dzień pizzy, nie? I ja generalnie... świętami pizzy jestem trochę przejedzony, to znaczy nigdy nie korzystałem z tego święta jakoś bardzo. Zazwyczaj po prostu wiele o nim słyszałem, ponieważ dużo znajomych korzystało sobie podczas niego i sobie jadło. Jakby to, nie wiem, no dla nich to była różnica w każdym razie. Ja jakby nigdy tego nie obchodziłem. Ale to się właśnie zmieniło, ponieważ stała się rzecz trochę smutna w mojej okolicy, ponieważ okazało się, że pizzeria, jedna z najlepszych, do których poszczęszczałem, czy raczej no, zamawiałem sobie z niej. O Jezu, nie wiedziałem, nie sądziłem, że wykonałem ten skok. Postanowiła zamknąć lokal. Chciałem powiedzieć, że zbankrutować, ale to w sumie nie miałoby sensu, bo nie wiadomo, czemu zamykają. W sumie nie tylko chyba w mojej okolicy zamknęli, ale też również w wielu innych miejscach. Niestety, współczuję wszystkim, którzy tam korzystali sobie z niej. Ale właśnie tak, to było troszeczkę smutne, bo taka dobra pizzeria i zamykają i w ogóle o co chodzi. O, i zaczynają się przycinki. Teścik. Zmieniłem grafikę, zobaczymy, czy to działa. Oj. Co tu się kurczę dzieje?
Jechałem gdzieś i się porąbało wszystko. O! A, bo doczytywało tylko poziom kolejny. Dobra. Oj. Jak sobie... Czy mi się wydaje, czy za dużo efektów na ekranie mieści na tą grę? No, wczytanie, jestem w WC i są. I jeszcze nie zacina. No dobra, czyli to jednak jest związane z tym, że za długo siedzę w grze. No cóż, nie chcę naprawdę próbować fixów, które twierdzi, że są jakimiś wirusami. Dlatego czasem będą takie problemy, ale będę od razu wczytywał i resetował grę, więc właściwie to już nie powinno mieć żadnego znaczenia. Dobra, jesteśmy w kanałach, bądź w każdym razie. I czy w tych kanałach będzie coś ciekawego? Jak na razie jedyne, co widzimy ciekawe, to to, że są ciemności. O! Ty szczurek mnie gryzł i nie zauważyłem. Co za cwaniak? A, i dostałem podpowiedź, że są w tej grze flary. Jakieś. Mam ich 14, czy mogę ich odpalić? Kurde, jeszcze mi gryzie jakiś. Co za chłop? Jakim przyciskiem ja to mogłem? Tym? O! Patrzcie, zapaliłem flarę! Kolega mi podpowiedział. Sam bym nie wiedział. Nie, szczerze mówiąc, w drugiej części do Predara nie rozumiem, kiedy są flary. Ogarnąłem, że są w trzeciej części chyba. Znaczy nie, w czwartej w sumie. Bo wczoraj na początku dosyć szybko one się pojawiały i zobaczyłem... flary? Spoko. A tam coś na górze jest nieprzyjemnego? A nie. Skarb. Sekredzik. Ciekawe dosyć miejscu, ale spoko. A i w ogóle nie muszę już sobie spoilerować na poziomie, ile jest sekretów. Znaczy, nie żebym ja to robił. O, kolejne flarki chyba. Bo chyba nie miał misję. Nie żebym to robił, oczywiście. Ale generalnie, no to w każdym poziomie będą po 3 sekrety, no bo po prostu. O, i się skończyła flara. A ja spadłem zamiast się zwisnąć, no cóż. No dobra, pod wodą nic nie było, więc wracamy na łódź. Czy Lara Croft jest w stanie się na nią wspiąć od razu? Nie jest. No to teraz przechodzimy po prostu na drugą stronę. Czy ta łódka w ogóle nam się jeszcze przyda? Nawet nie wiem. No ale w każdym razie zamknęli tą pizzerię i tak się... W sumie pomyślałem trochę psychologicznie. Bo... Ogólnie sprawa wygląda tak... Ojej, kolejny szczur. Że właśnie w związku z tym, że zamknęli już tą pizzerię, to postanowiłem, żeby tam ostatni raz w życiu sobie z niej zamówić, nie? O czu, ten palcet jest nieprzyjemny. On jest bardzo nieprzyjemny. Lara, jeszcze się obróć trochę. O, to było bliskie. Dziękuję za ammunition. Nie no, moment, zaraz mi się skończy całe apteczki. Ups. O, amunicja. I właśnie w związku z tym, no, że zamknęli, to postanowiłem, że sobie zakupić ten ostatni raz tam. Nawet mi starczyło na kilka dni, bo kupiłem tam, zamówiłem większy rozmiar niż w ogóle byłem w stanie z jej zapisać za od razu, na raz. O, amunicja. Nie no, nie ma co marnować tych flar, no dajcie spokój. Pistolety mi służą za flary. I tak wszystko widzę. No, a tu jest dźwigienka i nic poza tym, no dobra. No co jest w ogóle grane? Tyle jest przeciwników tutaj niebezpiecznych? Oj. Ten dźwięk był chyba nieprzyjemny trochę. A nie, to po prostu się przelała woda. A, dobra. Nie, czekaj, co? No, zostało nam na parę dni. I tak pomyślałem, czy ja na dobrą sprawę faktycznie zrobiłem to, co chciałem. To znaczy, czy zamówiłem tą piecę faktycznie dlatego, że chciałem? Czy dlatego, że szkoda mi było tracić tej pizzerii na ostatni raz? To była kwestia, na którą się zastanawiałem trochę i aż nawet zadałem pewnym osobom pytanie co do tego. Niestety nie zdążyłem jeszcze na niego odpowiedzieć. Ale w każdym razie brzmiało mniej więcej ono tak, jakby ktoś się interesował, że... O, no i fajnie otwarte drzwi. Czy... Kiedy... kończy się właśnie jakaś usługa, której nam bardzo zależało? Czy chcemy bardzo spróbować na ostatni raz, nawet jeżeli... To oznacza, że zrobilibyśmy to wbrew swojej woli i tylko dlatego, że chcieliśmy ostatni raz czegoś tego spróbować, czy coś w tym stylu. Nie wiem, czy to, co mówię, ma sens, czy to są kompletne brednie dla was, ale no, po prostu chodzi o to, że kiedy coś się kończy, przynajmniej dla mnie, to szkoda naprawdę sobie nie przypomnieć na ostatni raz tego. No i generalnie to tylko o to chodzi.
Jeżeli nie tylko ja tak mam, to się podzielcie. Jakby ktoś to słuchał. A tymczasem spróbuję wykombinować, jak się kurna przedostać tam, bo na razie jest zamknięte i Lara Croft nie potrafi skakać tą łodzią ani latać. Dlatego trzeba wymyślić w jakiś inny sposób. A dobra, już rozumiem. Czyli to w ten sposób. No tak, no to jakby logiczne, że to tak działało. Ale nie zauważyłem, znaczy logiczne, że to tak powinno działać, ale nie zauważyłem, że to było drugie przejście, nie? Druga brama. Nie, nie zauważyłem tej pierwszej, a potem nie zauważyłem, że to jest różnica w ogóle między nimi. No cóż. A te drzwi pozostaną zamknięte na wieki. Nie wiem, po co one tam są w ogóle, ale spoko. Właśnie odkryłem, że od alt-tabowania jest jeden rodzaj ścinek, a od innych rzeczy jest inny rodzaj ścinek. Wow, dobra, spoko. To fajnie, że muszę uważać z dwóch górna stron. Oj, i znowu to się dzieje. Nie wiem, to chyba przy przeładowaniu poziomów po prostu się zdarza. A nie, no tak. I mamy kozacką muzykę. A tam jest nieprzyjemna osoba, a ja nie mam zdrowia. Ach. Dobra. Może najpierw tutaj w takim razie. Ojej, poniszczyłem. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oj, Lara. Dobra, nie, no come on, no za cicha ta muzyka. Może na dziewiątkę. No i teraz jest porządnie. I przyjemnie. Przynajmniej tak mi się wydaje, mam nadzieję, że tak jest faktycznie. No dobra, ta muzyka jest faktycznie interesująca i ciekawa i w ogóle. A ja tu mogę się wspiąć i nie wiem, czy chcę. A tam jest kolejna osoba, czy ja mogę z nią zesnajpić z pistoletów, czy średnio? Lara? Przedstójmy. O! On też może mnie snajpić, niedobrze. Aha, spaniaczyłem lepiej od ciebie. Gościu nie ogarnął. Niestety, dla niego. Ja tam coś widziałem na podłodze? A. Chyba tylko rozwalone łodzie. Ale przez chwilę mi się wydawało, że tam jest amunizja. No dobra, nieważne. Nic nie było. Oj, no dobrze, spoko, nie? Te łodzie widzę są... lubią się. Nie przeszkadza im, że są bardzo blisko siebie. A co ty tu masz, panie? A, to tylko amunicja, dobra. Pomyślałem, że bronię jakieś. I wciąż brak jakiejkolwiek apteczki. To mi się bardzo nie podoba, no naprawdę, no. Dopiero co dopisałem grę, więc jeszcze wam teraz śmieszną rzecz pokażę. Tutaj są takie śmieszne kulki, co nie? Takie o, fajne. Mogę sobie tędy przyjść? No, przepłynąć generalnie mogę. Ale nic tu nie ma. No. Kto by się spodziewał? Ale generalnie, jak ktoś oglądał Gwiezdne Nemo, albo w ogóle zna się na... Oceanice? czy coś z stylu? To powinien wiedzieć, co się zaraz stanie i pokażę wam, co się stanie. Jak ktoś jeszcze nie... O, ile się tu dostanę? O, ja pierdzielę. I w ten sposób właśnie nie przeszliśmy tą Pridera. Ha, bardzo, bardzo, bardzo zabawne. Teraz spróbujemy sobie jeszcze zabawniejszą rzecz. Zobaczymy, co się stanie, kiedy wpłynę w te śmieszne kulki. Ale się rozpada na milion kawałków. I to dosłownie. No ha, no spróbujmy popłynąć w inną stronę. Na przykład do tamtego gościa, który też gdzieś tam był. Na tej platformie. I spróbujemy zobaczyć, może on będzie miał klucz? Czy coś w stylu? No, sprawdzajmy, co tu mamy. Bo zobaczyłem, że to jest przejście takie śmieszne, międzykontynentalne, międzybudynkowe. I tylko czy ono nam cokolwiek tutaj daje? Bo możemy przejść sobie niby. O, przypomnijmy tędy. O, jest facet. Czy ja tu się w ogóle mogę wspiąć? Mogą. To ja może tutaj sobie użyję apteczki. Apteczunia. A teraz proszę nie strzelać we mnie. Ojej, ale on jest sprytny. Lara, o, dobrze, gitara. A, wrzucił na apteczkę. No w końcu, i to dużo nawet, wow. No, opasało się tego gościa podcisnąć. I zobaczmy, czy coś tutaj jest, czy jednak powinienem tutaj podpłynąć łodzią, co prawdopodobnie ta druga opcja. A, tutaj są łódki po prostu, ale oprócz łódek można tutaj wejść jeszcze w prawo, o panie. Dobra, sporo tutaj rzeczy jest. Rany, Julek, to jest istny labirynt. Ale nie, dobra, już czaję o co chodzi. Ja stąd wypłynąłem pierwszy raz. A tutaj... Jak się wyspnął? O, kolejny przeciwnicy. O, ci pierdzi. Dobra, tego pana nie chcemy męczyć. I tu jest ten gość pokonany, więc skręcamy w prawo.
W ogóle muzyka się wyłączyła. A taka była fajna. A dobra, odpalę się znowu. Spoko, spoko. Aha, ja to poszedłem jeszcze w inną stronę. Tylko że to jest zamknięte generalnie. I chyba nie otworzą się drzwi dla mnie. No dobra. To nieważne. O! Jest gość. Który strzela, no nie! Kurwa. Ja nie chcę, żeby strzelano we mnie. I teraz muszę tam wejść. O, ciu. Chyba koniec mojej przygody, albo nie? O, to było bliskie. Szybki medic pack. Wskakuj tu, Lara. O, jest. A masz, kurna, gościu. To nie strasznie wytrzymały. Ale pokonałem. Ile to jest przeciwników, ile ja medic packów tracę na nich wszystkich. Ciągle będę miał dużo save'ów, trudno. Dobra, czy teraz mogę przypłynąć w końcu dalej i zobaczyć, co tutaj się znajduje. I jeszcze jest jeden przeciwnik gdzieś z pistoletami, ale... W ogóle to jest straszny labirynt i... Zwyczajnie nie wiem już. A, tutaj mogłem sobie wejść. Ojej, to jest zasadzka, nieprzyjemnie. A, to cofnie. Strzelaj, Lara, co ty robisz? Dawaj. O. Taka kurde zasadzka, że ja pierniczę, ale spoko. O, a tu... Tutaj się przygotowuje świetna akcja. Tylko ciekawe, czy to jest to, co myślą. Czy to jest dokładnie to, co myślą? Masz apteczkę jakąś, chłopie? A, sama amunicja. Łe. Szkoda. I tu chyba nie ma żadnych sekretów też. Raczej nie, więc wklikajmy sobie w ten guzik i zobaczmy, co on zrobi. No, otworzyło nam przejście, ale... Wciąż są... Te bomby. Fajnie by było w sumie, jakbym mógł nakierować tą łódkę na te bomby, a potem one by się odpaliły same z siebie, nie? Dam radę. Dałem. Co to za dźwięki dziwne, Big Benowe? Nie wiem, czy mi się podoba ten dźwięk. Dobra, ja to mogę wysprytnić, ale ja bym chciał powrócić, bo tam jeszcze była jedna osoba. Moglibyśmy tam rzeczywiście przejść przez te śmieszne rzeczy. Aha, to jest to miejsce, dobra. To teraz sobie wskoczmy tutaj. I to jest gość z baseballem. Który jest dosyć mocny, ale my jesteśmy sprytniejsi niż on mocniejszy. Mamy większy spryt niż on mięśnia. O. Teraz on się tam schował. I co teraz poradzisz, gościu? Nic sobie nie poradzisz. Ale sobie po ciebie postrzelamy po prostu. O, cyk. I to chyba jeszcze piesio był? O, to czuję? Dobrze pamiętałem, że to był piesio, czy nie? Tak. Nie, szczur tylko. Co? O, coś mi gryzie jeszcze. Wredne szczurzyska. A, tu by się znowu flara przydała, więc pistolecik w ruch. Tylko dźwignia. Ja się mogę rozglądać i jednocześnie strzelać, to jest pięknie, po prostu piękne. O! Czyli wciąż nie muszę tą łódką. Ale z drugiej strony, no fajna, bo była akcja, nie? Jakbym to przeskoczył. Ale z drugiej strony ten przeskok łódką przydałby mi się, gdybym mógł się tam zawiesić jeszcze. O Jezu, ledwo, ale mogę. Dobra. Tak, otworzyły się tutaj przejście. Ale, no dobra, no zobaczmy najpierw, czy ja mogę tą łódką tam przelecieć tak sprytnie i zobaczyć, czy coś tam jest fajnego. Dobra, rozpędzanko. Okej. Okay. Ja tu mogę po prostu wejść. Tak. No i dzień dobry, sekret kolejny. Tylko, że... To był ten trzeci, czyli ja ominąłem, gdzie się na sekret? To są drzwi w ogóle udawane. Dobra, rozwalmy wszystkie szyby dla jaja. One i tak się tu nikomu nie przydadzą. Nie no, Lara, dobra, ty robisz taki rozpierdziel. To by się by przydała jakaś kara w końcu. Nie by zbierać te artefakty, ale nikt twojej pracy w sumie nie szanuje, o ile to można pracą nazwać, a nie hobby jakimś. No tak, przecież ty jesteś z bogatego rodu, to nie musisz pracować w ogóle. Zapomniałem. No chyba, że? W sumie to już... Nie no, jak ma willę, to jest bogata, tak?
Skądś musiała mieć pieniądze, może wygrała w totka. Nie, właściwie to na czym się wzbogaciła Lara? Ja pierdzielę, nie wiem normalnie. Na szukaniu skarbów i sprzedawaniu ich? Jakby... To jest ciekawe, zastanawiałem się, nie? W sumie nigdy się nad tym nie zastanawiałem, no po prostu była zawsze bogata i tyle. O! A teraz zobaczcie, tu mamy sprytność sprytności, bo jest pełno drabinek i klucz na środku. Co to może oznaczać? Bo na pewno nie pułapkę, prawda? Oj. Aha. I się odpaliła inna muzyczka, czyli inny... Oj. Przez chwilę myślałem, że mnie zatapia, nie? A to po prostu się grafika zbugowała. Spoko. Teraz się wyspnijmy tutaj. Oj, oj. Słyszałem te kyski. Ojej, nieprzyjemnie bardzo. Ojej, bardzo nieprzyjemnie. O, jak mi walnął. Ja pierdzielę, jak dobrze, że tu woda była. Co? Jaka akcja. Ja bym tu zginął. A, goście załatwiony? O, jeszcze nie. Ups. Najpierw sobie odskoczę. Jeden pocisk już wystarczył. Dobra, dobra. W każdym razie niebezpieczeństwo zażegnane i jeszcze dostałem darmową apteczkę. Aha. Świetnie, przez cały początek poziomu nic, nic, nic i potem apteczka, apteczka, apteczka. Ile ich w sumie już mamy? 4 małe, 0 dużych. A, okej. Okay. To wciąż takie wartości, takie średnio przyjemne. Bo jednak fajnie by było mieć większe i tych dużych. Ale w ogóle, czy mi się dobrze wydaje, że ta mała apteczka leczy więcej niż... Więcej niż, niż połowę? W ogóle to ja zebrałem klucz. Gdzie mi się może przydać klucz? A, już pamiętam, gdzie nam się może przydać klucz. Znaczy, gdzie się nam przyda dosłownie klucz. A nie, że może się przydać. To jest jedyne miejsce, w którym mógłby się przydać. Oj, a tutaj się gościowie chyba zbugowała. Ej, ty gościu, nie umarłeś na pewno, bo ty się trzymasz nogami jeszcze. A, przyda nam się dokładnie tutaj. Wypróbujmy, czy zadziała w ogóle. Iron key, żelazny klucz. To będziemy tutaj mieć przeciwników kolejnych, oby nie. Chore ty, a jednak tak. Dobra, chyba jednak muszę się uleczyć. Medic pack, small. Niepotrzebnie wziąłem tego medic packa. No, trudno. I tak kończąc grę pierwszy raz. Miałem te 40 smolów, 30 dużych. Więc mogę sobie potracić od czasu do czasu trochę więcej. Czy mogę zniszczyć te okna? A, nie mogę. A to krzesło? W ogóle takie krzesło. Ten gościu cały czas czekał na nas. Biedny. Czekał tylko po to, żeby umrzeć. No cóż. I co ja tym zrobię? Bum bum. Dlaczego? Po co mi to otworzyło w ogóle? Przecież to nie ma sensu. A może ma sens? A może ja nie wiem. Dobra, czy... Mogę zrobić tutaj jedną sztuczkę, co chcę? Mogę. I teraz coś się rozpierdzieliło w drobdmak. Aha, już wiem, bo widzicie, te drzwi są teraz zamknięte. Tamte, nie? Generalnie wygląda na to, że jedyny sposób, aby je otworzyć, to jest otworzenie sobie skrótu. Tak, to ma bardzo dużo sensu. Tylko teraz jest taki problem, bo my nie wiemy, gdzie jest skór na duży, drugi guzik, czy druga wajcha bardziej, bo wajchy to aktywowały. Ale jeżeli będę bardzo sprytny, jeżeli wybiję swoją sprytność na nowy poziom, to mogę się to wspiąć. Dobra. I dzięki temu mogę sobie przeskoczyć tam, bo oczywiście bardzo mi to dużo da, no nie, sorry, ciekawość mnie zżera. Dobrze, dowiedziałem się. Zaspokoiłem ciekawość, nic nie ma, wracamy. Bo możemy tutaj sobie teraz wskoczyć i być może tutaj jest coś ciekawego. Jest bardzo dużo ciekawych rzeczy nieprzyjemnych. Oj nie, jest więcej ludzi. O, ciula. On ma dużą apteczkę. Duża apteczka, duża apteczka. Jak to zrobić? O wiem, ale ja jestem spryciarz PL po prostu. Ja mogę zrobić przecież tak, że zrobię do przodu i do tyłu. Easy peasy, lemon squeezy.
Chociaż nie za bardzo, bo teraz sobie poszli. O, dobra, wracają. Dobra, czas ich tu zwabić. Czas... Oj, dobra. Kogoś tam cisnę, ale nie wiem do końca kogo w sumie. Okej, jest gość załatwiony, a piesek? Piesek leci, znaczy biegnie. No, a piesiuncio też załatwiony. I teraz została jeszcze ta sprytna osobowość tam. Z pistolecikiem. Dobra, może jednak się uleczę. Jeśli tak to mocno zbugowałem. Znaczy wykorzystałem dosyć przewagę swoją. O, już myślałem, że zbugowałem grę. A gościu się po prostu zginął tuż pod schodkiem. Dobra. Aha. Mamy kolejny żelazny kluczyk. A, ciekawe do czego w sumie. Aha. Czyżby do tych drzwi, które są przede mną? Czy pies jeszcze coś opuścił może? Nie, niestety nic. Psy nic nie mają. U, jakie fajne drzewko z cytrynkami. Czy coś tam, co tam się w tych Włoszech w Wenecji hoduje? Nie wiem, co? Różne pewnie rzeczy. Czy ja to mogę tak dla jaja się wspiąć? Tak. Oj. Ale niestety... Nie mogę wyżej. Ale to by było śmieszne, jakbym chciał tam się jakoś coś ten... Wejść i, no nie wiem, coś tam robić śmiesznego. Dobra, już koniec głupot. Skorzystajmy z klucza stalowego tym razem. I czy wyjdzie jeszcze jeden przeciwnik tutaj? O? Halo? Dzień dobry? Halo? Ojej. To mi się nie podoba. Ale musimy. No nikogo nie ma ty. O. Wajcha. No i fajnie. Cyk. Klucz wykorzystałem. Stalowy. Otworzyłem sobie wrota. I w ten sposób będziemy mogli już chyba opuścić ten poziom, co w sumie mi na tym nie zależy, bo zgubiliśmy jeden kurna sekret. Kurde. Ojej. Chyba cię bździ, że wykorzystam na ciebie swoją ostatnią apteczkę. Dobra. No bo to był common, ostatni przeciwnik w całym poziomie prawdopodobnie. Ja bym miał na niego wykorzystywać jeszcze apteczkę, dajcie spokój. No i jakby to jest to miejsce, bo teraz sobie otwarałem przejście. I jeżeli bardzo będą szybki łodzią, to teoretycznie powinienem udać się przeskoczyć. Ale nie tędy zdecydowanie. Oj. Czy mam jakieś turbo w tej łodzi? Nie mam. A, chyba wiem, dopóki bije dzwon. Dopóki bije dzwon, to ja mam czas, żeby się tam dostać. A. Ty kurde, miałem rację. I jest nawet zegarek, żeby nas jeszcze pod... Ale wredniactwo. Dobra, no trzeba jakoś tam się przyspieszyć w takim razie. Tylko w jaki kurde sposób? A może nie będę tracił czasu na to? Nie, nie ma szans. Dobra, kontrolę mogę przyspieszyć, super. To bardzo dobrze. Ała, jak wolnąłem. Szybciej, Lara. Bo nie zdążymy. Na ostatni odcinek, modern sukces. Dwa sekrety. To jest niedobrze, bardzo. O, lipka. Aha. Aha, tu była apteczka przy tym gościu z baseballem. Okej, okay. Dobrze, że się tu wróciłem. Nie ma to jak wyjąć flarę w wodzie, ale dobrze, że to działa. A mogę z flarą pod wodą pływać? Ja pierdzielę mogę. Wow. To już jest naprawdę przydatne. O, amunicja. Warto było popływać trochę na dnie. Nie wiem, jak ja tego kurna nie założyłem. Przepłynąłem pod wodą całą Wenecję. I po prostu nie założyłem. No nie wiem, no ale dobra, no mamy ten sekret, no. No i elo, mamy trzy sekrety. A, oprócz tego sekretu jest jeszcze pełno amunicji. Dobra, tego nie zauważyłem już. Jest nieźle. Szkoda, że nam się nie przyda ta amunicja, no ale bywa. Przy okazji wyłączyłem tryb zgodności.
Z jakiegoś powodu wcześniej miałem włączony tryb zgodności z Windowsem 98. Nie wiem kurna dlaczego, ale w każdym razie jest już wyłączony. I jak na razie altabowanie gry jedynie zawiesza ją raz a to dobrze. I nie wyłącza całkowicie jej działania. Czekaj, ja powinienem iść tam dalej. Jestem głupi. O dobra. Nie, dobra, spokojnie, jeśli masz tego czasu. Wynośmy się z tej Wenecji. I jak na razie jest spoko, więc mam nadzieję, że faktycznie to naprawi cały problem. 6 km i 310 metrów przybyte, 3,0 health packi użyte. Przyjęliśmy 577 punktów obrażeń, a sami zadaliśmy 917. Raty mogły być trochę mniejsze. Niby poziom zajął 58 minut i mieliśmy 24 kile. Oraz znaliśmy wszystkie trzy sekrety. Ale nie wiemy, ile zdobyliśmy przedmiotów. Ale nie jest to istotne. W tym miejscu zapisuję grę, skończymy. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejne filmy, jakieś tam różne. A kolejny odcinek z Tomb Raidera już kiedyś tam. Z Bartolis. Z kryjówki Bartola. Co? Kryjówka Bartola?